Cześć, z tej strony Rita i witam Was w moim magicznym zakątku tworzenia słodkości. Dzisiaj mam dla Was przepis, tak jak zagłosowaliście w mojej ankiecie, czyli na ciasto bez pieczenia. Jest to ciasto ekler cytrynowy na herbatnikach przełożonych kremem budyniowym, bitą śmietaną i czekoladowym ganasz. Ciasto jest rewelacyjne, polecam. Dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, lajki i komentarze. A szczególnie wyróżnionym komentarzem jest komentarz od Agnieszki Warzechy. Za wszystkie komentarze dziękuję. Składniki. Składniki i przepis znajdziecie też na moim blogu. Link do bloga podaję na dole pod filmikiem i w moim komentarzu. Krok pierwszy. Przygotowanie foremki. Dno foremki o wymiarach 18 x 28 cm wykładamy papierem do pieczenia. Układamy warstwę herbatników maślanych. Odstawiamy. Krok drugi. Krem budyniowy. Do rondelka wsypujemy pół szklanki cukru. Dodajemy jedną łyżeczkę mąki ziemniaczanej. Dwa żółtka. Jedno opakowanie budyniu cytrynowego, to jest 40 g. Ja tutaj mam budyń bez cukru. Wlewamy około 200 ml mleka i całość dobrze mieszamy za pomocą blendera lub miksera. Składniki muszą być dobrze wymieszane. Dodajemy 90 g miękkiego masła. Wlewamy pozostałe mleko. Włączamy grzanie kuchenki i ciągle mieszając doprowadzamy do wrzenia. Króciutko gotujemy i ściągamy budyń. Gorący budyń wylewamy na herbatniki. Wyrównujemy, wygładzamy i układamy warstwę herbatników. Odstawiamy do wystudzenia i schłodzenia. Krok trzeci, bita śmietana. Do miseczki wsypujemy dwie łyżeczki żelatyny, wlewamy 1/4 szklanki gorącej wody. Dobrze mieszamy i odstawiamy do wystudzenia. Do misy miksera przelewamy 600 ml dobrze schłodzonej śmietanki kremówki 30% i ubijamy na najwyższych obrotach miksera. Pod koniec ubijania zmniejszamy obroty miksera i wsypujemy 3 łyżki cukru pudru. Gdy kremówka się ubije, wlewamy ostudzoną żelatynę. Żelatynę, zanim wlejemy do bitej śmietany, musimy ją najpierw zahartować. Żelatynę hartujemy, dodając do niej 1-2 łyżki ubitej kremówki. Chwilkę mieszamy i wlewamy do masy. Dodajemy też 1 łyżeczkę ekstraktu cytrynowego. Miksujemy króciutko do momentu, aż składniki się połączą. Bitą śmietanę przekładamy na herbatniki. Wygładzamy, wyrównujemy. I układamy następną warstwę herbatników. Wstawiamy do lodówki na czas przygotowania reszty składników. Krok czwarty. Czekoladowy ganasz. Do rondelka wlewamy troszkę wody, tak około 1 szklanki. Nasadzamy miseczkę w ten sposób, aby nie dotykała wody. Wlewamy 100 ml śmietanki kremówki 30%. Wsypujemy 100 g posiekanej gorzkiej czekolady. Cały czas mieszając na średnim grzaniu kuchenki, doprowadzamy do dokładnego połączenia się składników.
Gotową polewę odstawiamy do wystudzenia, a następnie rozprowadzamy ją na herbatnikach. Wstawiamy ciasto do lodówki na minimum 4 godziny, a najlepiej zostawić na noc w lodówce. Na drugi dzień za pomocą noża delikatnie okrawamy ciasto i ściągamy obręcz foremki. I gotowe! Moje uwagi odnośnie tego ciasta to: zamiast budyniu cytrynowego możecie dać budyń waniliowy lub malinowy, ale wtedy będziecie musieli zmienić też ekstrakt z cytrynowego na waniliowy. To wszystko na dzisiaj. Ja już się będę żegnać. Dziękuję Wam za oglądanie i pozdrawiam gorąco. Cześć!